Do głosu tych, którzy uważają, że Polska nie powinna się wychylać, dołączył Lisicki. No, takie głosy słychać od dawna, w związku z wojną na Ukrainie, ale generalnie wobec polskiej polityki zagranicznej. No, taka chora wiara, że jak nie będziemy prowadzić własnej polityki zagranicznej, jak będziemy się tylko i wyłącznie chować za kimś, no to nikomu się nie narazimy i będziemy bezpieczni. Głupia to polityka i przerabialiśmy to już w XVIII wieku. No i wiadomo, jak to się skończyło. Teraz podobnie, to do niczego dobrego nie doprowadzi.